Kochani, 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 witam się z wami. Witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Jak tam wasze przygotowania do świąt? Ostro, już. To już słuchajcie za chwilę. Normalnie nie mogę w to uwierzyć, że już prawie mamy koniec vlogmasa. Chociaż u mnie jeszcze nie taki koniec. Nie wiem, czy pamiętacie, że ukrytki vlogmasy zawsze trwają do Sylwestra, do Nowego Roku. Więc jeszcze w okresie świątecznym będę się z wami widzieć. Mam nadzieję, że będzie wam miło oglądać po kolacjach i po spędzeniu z rodziną. Będziecie mogli zajrzeć do kredki, co u mnie słychać jeszcze w trakcie świąt. Ja już zaczęłam ostre odliczanie do wyjazdu, zresztą to wiecie po poprzednim vlogmasie. I idę się teraz ostro już szykować. Dzisiaj mam zamiar spakować wszystkie prezenty i powoli już zaczynamy się pakować. Muszę sobie też wyłożyć ubrania, które zabieram ja, bo w sumie no, u nas też się ochłodziło teraz na Florydzie, ale to wiecie, nie jest aż tak zimno, nie w tych ubraniach nie muszę chodzić, takich mocno zimowych, więc to jest o tyle dobre, że te ubrania sobie mogę wcześniej przygotować. Jeżeli chodzi o innych, tak jak o Wiktorię czy o Kaspra, to Wiktorii też rzeczy już te typowo zimowe mogę spakować, ale o tyle to jest fajne, że już ja, Marek i Wiktoria mamy dużo rzeczy tam już w górach. Zostawiliśmy je w zeszłym roku, właśnie takich zimowych, tak jak kurtki czy to wszystko. Tu wiecie, to też dużo miejsca zajmuje w samochodzie, a nas teraz będzie chyba 9 osób jechało. Jedziemy na dwa samochody. Czekajcie, ile będzie nas? Mama, tata, ja, Marek, Wiktoria, Kacper, to już jest 6. Brat Marka, jego żona i dziecko. 9, a z Orio 10. Czujecie, jaką niezłą gromadą jedziemy? No dobra, ja teraz słuchajcie, uciekam. Niestety, myślałam, że już wszystkie prezenty mam. Niestety, muszę jeszcze coś tu kupić. Więc lecę teraz właśnie do Marszala. O tyle dobrze, że sklepy są czynne już tak wcześnie. Jest godzina 9, ja akurat odwiozłam Wiktorię do szkoły, a Marszale i TJ Maxy są już od 8 czynne, aż do 23. Kochani, muszę wam to pokazać. Właśnie zaczynam pakować prezenty. I to akurat mogę wam pokazać, bo większość rzeczy nie będę mogła wam pokazać. Bo wiecie, tu wszyscy oglądają, więc muszę coś zostawić na niespodziankę. Dobra, a to jest, słuchajcie, prezent dla Orion na Sylwestra, bo ona już na gwiazdkę ma inny prezent. I zobaczcie, jaka fajna butla szampana. Też piszczy. No pięknie jest to wykonane i to kosztowało, słuchajcie, 4 dolary. W Marszalu mi się udało takie coś zakupić. My z mamuśką ostro pakujemy prezenty i... Elfy, tak, dokładnie, elfy, jakby co. I chciałam wam pokazać jeszcze, co znalazłam fajnego dla Wiktorii, bo Wiktoria wczoraj mi powiedziała, że bardzo by chciała, żeby Orio miała przyjaciela i chciałaby szczeniaka, pieska, no ale wiecie, a wykonalne troszeczkę to jest. No i znalazłam właśnie z tej fajnej firmy LOL, co ona lubi zresztą te laleczki, wy na pewno też je kojarzycie, bo one są w Polsce dostępne i to jest akurat ta wersja z psiakami, zwierzątkami. No i to akurat jest taki przysłodki psiak, który wygląda jak Orio, zobaczcie, też jest taki łaciaty, biało-czarny. No i stwierdziłam, że to będzie bardzo fajny prezent, w sumie tak chociaż troszeczkę to, co Wiktoria sobie jeszcze wymarzyła na święta dla Orio, ale oczywiście zabawka będzie dla Wikusi.
kochani, jeden z prezentów z nami nie pojedzie, bo jest tak duży, że już naprawdę chyba nie będziemy mieli miejsca. Poza tym Kacper jeszcze jest troszeczkę na to za mały. Tak jeszcze sądzę, że tak z miesiąc, dwa miesiące i będzie wtedy dla niego to super ekstra zabawka. I to jest taka mata, o jak widzicie, taka na początku wygląda jak zwykła mata taka, prawda, z różnymi aktywnościami. Później można to przerobić na basenik, w sumie to taki kojec jakby, a następnie jak jest już dziecko większe, można przerobić właśnie na basen z piłkami. Te piłki tutaj są, jak widzicie, więc moim zdaniem super, bo takie zwykłe te maty, to one rzeczywiście szybko dziecko wyrasta i później nie ma co z tym jakby, no nie ma już użytku, tak? A tutaj fajnie to tak jak widzicie, super się przerabia. To jest z tej firmy, jeżeli byście byli zainteresowani. Ja akurat to znalazłam w Marszalu, ale można to spokojnie kupić w każdym supermarkecie. Sądzę, że w Polsce też to spokojnie znajdziecie. Number 17. Bo, 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 bo. Co tam będziesz miała? Jaki słodki, pokaż, jaki śliczny. It's a moose. Oh, like in North Carolina. No. No dobra. Teraz tu. No, duże coś. It's Stitch! To jest Stitch? Oh. Nie, to jest ten z Kubusia Puchatka. All I found out was Stitch! Pokaż, ciocio. He comes with a scarf. O, jaki słodki. A tutaj co jest? Słonik, mówiłaś? Yes, słonik. O, to musimy słonika wyciągnąć. A pokaż koszulkę, jaką masz. No, dokładnie. To jest cała Wikusia, słuchajcie. Jak zobaczyłam tą koszulkę dzisiaj, mówię, no nie. Moja cała córa. No ludzie. Zobaczcie, idziemy do sklepu. I takie cuda po drodze. A ja właśnie szukam światełek jeszcze do choinki Wiktorii w góry. No i, ale masz światło wielkie. Właśnie coś takiego potrzebuję na takiej żyłeczce. Tutaj są tylko zielone, a tutaj są przezroczyste, ale ich jest strasznie mało. Może coś zaraz znajdę. Zobaczcie, już są rzeczy przecenione. 30%. Takie drzewko fajne. Słodkie. A ty ich chcesz, to są takie małe? No właśnie, można też chyba większe, co? Bo to będzie dobre na rybę po grecku i na tego. Wiesz na co? No nie wiem. Na... Kto to jest? Pokaż. Na śledzia. Tu są większe. O, to te większe by były na rybę po grecku, a te na śledzia. Słucham, kochanie. Can we make an elf on the shelf Christmas tree? Maybe next year. Okej. No i widzicie, kochani, znowu bym zapomniała wam otworzyć kalendarz, więc otwieramy. A, i w ogóle muszę wam powiedzieć, że chyba będę musiała otworzyć w poszczególne teraz dni do wyjazdu kalendarze, bo my się nie zabierzemy z tym wszystkim. I Wiktorii kalendarze chyba otworzymy do końca i mój kalendarz otworzymy do końca, bo ja chcę strasznie tych próbek dużo zabrać właśnie na wyjazd. Więc spodziewajcie się, że niedługo już otworzę wam wszystko do końca. Dobrze. Na pewno coś innego, ciekawszego u mnie zobaczycie na vlogach wtedy w górach, jak będziemy, niż otwieranie kalendarzy, więc nic nie stracicie na pewno. Dobra, który dzisiaj jest? 17, tak? 17, tutaj mamy 17. Ten produkt z tej firmy był w zeszłym roku też w tym kalendarzu. Bardzo sobie go chwaliłam, bardzo fajnie go zużyłam. Naprawdę bardzo dobrze działa na skórę twarzy. Tą markę znajdziecie w Sephorze, wiem to, w polskiej, jak i w amerykańskiej. I tutaj mamy akurat serum. Ja miałam w zeszłym roku krem nawilżający i naprawdę on bardzo fajnie działa i bardzo ładnie pielęgnuje naszą cerę.
Jeśli cały dzień przychodziłam bez makijażu, to powiem wam szczerze, że mi się nie chciało malować. Przyznaję się, nie chciało mi się malować. No dobrze, kochani, chciałam się z wami pożegnać. I widzimy się jakby co jutro. Buźka, pa!